Poznaj Arnolda. On po prostu uwielbia zamawiać szmelcy ze sklepów internetowych. Po co ci to, Arni? Chcesz stworzyć prawdziwą wersję gry Minecraft? Prościzna! Czy wiesz, że Minecraft jest drugą najlepiej sprzedającą się grą na świecie po Tetrisie? A pierwsza wersja powstała w zaledwie 6 dni. Zatem co jest lepsze? Minecraft? A może prawdziwe życie? Pewnie byłoby fajnie, gdyby można było wybrać łatwiejszy tryb, kiedy życie wydaje się zbyt trudne. Tutaj nie musisz się bać ani strasznych rzeczy, ani głodu. Ale to właściwie nie jest takie ciekawe. Wybierzmy tryb przetrwanie. Teraz musimy zachowywać się jak w prawdziwym życiu. Zdobywać pożywienie, budować dom, bronić się i zdobywać doświadczenie. Oczywiście dużo łatwiej jest zrobić to w grze. Jednym kilofem możesz ściąć drzewo, które zawiśnie w powietrzu. I możesz zdobyć kamień, po prostu rozbijając go w kilka sekund. Tu dzień trwa zaledwie 20 minut. I nawet twoja żałosna, pomarszczona twarz może zwrócić czyjąś uwagę. Możesz jeść tyle fast foodów, ile chcesz i nie przytyjesz. I to jest plus. Zawsze będziesz czuć się komfortowo o każdej porze roku i nie musisz nawet kupować ubrań. I możesz użyć kaktusa w swoim domu zamiast kosza na śmieci, który może sprawić, że każdy przedmiot zniknie. Jeśli się nudzisz, możesz zmienić nazwę owcy, a ona będzie mieniła się różnymi kolorami. I tak, tutaj możesz po prostu spotkać owcę na ulicy. Nie zapomnij, to Minecraft. Czas iść do domu? Aha, zapomniałem. Łatwo jest ukraść lub zniszczyć dom. Wygląda na game over? Organizujemy imprezę Among Us. To popularna gra z ponad 500 milionami graczy. To więcej niż każda inna gra w historii. 97% graczy gra w darmową wersję na telefonach, ale większość przychodów pochodzi z płatnych wersji na PC. Oczywiście my gramy za darmo. Jak za darmo, to też zagram. I nie bez powodu wybrałem brązowy, bo jest on wyrzucany mniej niż w 65% przypadków. Ponad 90% głosów jest za wyrzuceniem czarnego. I wziąłeś akurat ten kolor, Arnold. Rozpoczynamy grę! Ważne, aby działać szybko, bo w każdej chwili możesz zginąć. Mamy pierwsze zabójstwo. Spokojnie, mamy tu wielu detektywów. Od razu powiedzą, że nie jesteś impostorem. Ups. Jestem prawie pewien, że ktoś cię tu wrobił, Arnold. Czas stąd zwiewać, zanim wyrzucą cię w kosmos. W grze musisz wykonywać zadania, aby udowodnić, że nie jesteś impostorem. Ups, ten pokój jest zajęty, nie przeszkadzajmy im. Mamy nowe zadanie. Trzeba ugasić pożar w Electrical. Chyba się udało. Wierzą ci! Szybko, pomóż mu. Sięgaj po gaśnicę. Arnold, ktoś naprawdę próbuje cię wrobić. Ponadto według statystyk Electrical i Admin są najbardziej niebezpieczne. Jeśli jesteś impostorem, wysadź silnik i wygraj grę. To nie działa. Wyluzuj, Arnold, więc nie jesteś impostorem. Brawo, uważaj. Mam cię, kolego. Wybacz, fajnie było, ale trzeba się rozstać. Ale wiemy, że nie jesteś impostorem. Teraz trzeba się dowiedzieć, kto nim jest. Lecz czasem impostor jest bliżej, niż nam się wydaje. Oto nauczka, Arnold. W Among Us nie masz przyjaciół. Co jest? Wszystko się baguje. Z każdym dniem coraz trudniej odróżnić wirtualną rzeczywistość od prawdziwej. Déjà vu. Wyluzuj, gamoniu. Bezpańskie zwierzęta często wchodzą do domów szukać jedzenia. A może to wszystko symulacja? Spokojnie, stary. To złudzenie optyczne. Jak zmienisz kąt patrzenia, wszystko wróci do normy. Ale jakby nie było, wszystko co widzisz to wytwór wyobraźni. Światło docierające do siatkówki zmienia się w impuls, który przekazuje informacje do układu wzrokowego. Stamtąd sygnał trafia do mózgu. I widzisz to, co widzisz. A wtedy... Oho! Śliczności! Kolejny glitch? A może efekt popularyzacji masowych trendów? Takie synchro może namieszać w głowie. Tak, Arnold, masz rację. Trzeba nagrać.
ale wyjmij telefon powoli i ostrożnie. Bo inaczej policjant pomyśli, że sięgasz po broń. Oto jak działa iluzja. Twór siatkowaty w pniu mózgu się pobudza. Ej, dokąd to, tchórzu? Arnold! Kto to? Nie, nie, nie! Nawet o tym nie myśl! Nie jesteś w Matrixie! Zły pomysł, Arnold. Prawie tak zły jak sequel do legendarnej trylogii. Poznaj Arnolda to halucynacja. A efekty są teraz 300 razy silniejsze. I mózg Arnolda mieli się w papkę. Tak jak on sam. To wymaga interwencji lekarzy. Co do... Też się teraz zgliczuje? Chyba grasz już ciut za długo, Arnie. Sensownym rozwiązaniem byłoby iść spać. Dobranoc, Arnold. Cały dzień grania w gry pociągnie za sobą konsekwencje. Po czymś takim spodziewaj się strasznych rzeczy typu paraliż senny. Faza REM to stan, w którym ciało jest unieruchomione. Przy paraliżu sennym mózg się budzi, ale mięśnie pozostają zamrożone, więc widzisz i słyszysz, ale nie możesz się ruszyć. Zaczynają się wtedy halucynacje i masz wrażenie, że siedzi na tobie demon. Ale to nie trwa zbyt długo. Co się stało, Arnie? Boisz się spać w ciemności? Około 10% ludzi na Ziemi cierpi na nyktofobię, strach przed ciemnością. Naukowcy uważają, że cecha ta jest dziedziczona genetycznie. Nasi przodkowie bali się, że zostaną zjedzeni przez nocne drapieżniki. Przez to nasza wyobraźnia maluje w ciemności najstraszniejsze obrazy. Ktoś się kryje za tym oknem. W światowym rankingu bojdutków ty, Arnold, zajmujesz pierwsze miejsce. Cały strach powstaje w ciele migdałowatym mózgu. Uczucie strachu powstaje w małym, 1,5-centymetrowym woreczku. Historia zna ludzi, których ciała migdałowate zostały zniszczone z powodu choroby Urbacha Wietego. Trwale wyłącza ona reakcję na strach. Ale ty nie musisz się tym martwić, Arnold. Bo ty boisz się nawet własnego cienia. Dobra, dobra, zapalę światło. Tylko po to, żebyś wiedział, że nikogo tu nie ma. Ale spanie przy zapalonym świetle to też zły pomysł. Tłumi ilości melatoniny wytwarzanej podczas snu, co może prowadzić do nadwagi. Dlatego wybór jest oczywisty. Aby nie stać się otyłym, żółtobrzuchym chojrakiem, musisz spać po ciemku. No tak, niełatwo jest usnąć, gdy ma się wrażenie, że w pokoju jest ktoś jeszcze. Może to tylko twoja wyobraźnia? I znowu schrzaniłeś sprawę. Teraz musisz wykonać 3 zadania, aby spotkać się z wybranką. Albo po prostu przeżyć. Zobaczmy, jakie są twoje atrybuty. Mały mózg, słabe ręce, miłośnik fast foodów. Wszystko tak jak w prawdziwym życiu. Teraz wybierz, kim będziesz. Nie możesz iść na randkę z pustymi rękami. Znajdź coś, Arnie. Największy kwiat na świecie. Śmierdzi jak zgniłe mięso. Gdyby twoja dziewczyna była muchą, doceniłaby ten zapach. Te urocze stworzenia po prostu chcą ci sprzedać malarię, wąglika lub biegunkę. Nic niezwykłego. Co? Już to zrobiły? W dżungli nie ma wielu toalet publicznych, zatem możesz to zrobić tak, jak robili to nasi przodkowie. To jest padlinożerca, Arnie. Zbiera wszystko, co śmierdzi. Byłoby lepiej, gdybyś się rano umył. Skakuj na winorośl. Poradzą sobie nawet ze słoniem. Po 1,5 godziny sok żołądkowy pytona całkowicie strawi twoje kości. Do przecięcia brzucha potrzebny jest nóż. To by uratowało cię na randce z kobietą, ale nie z pytonem. Złapałem pytona. Zobaczmy, co jest w środku. Tylko ja mogę być tutaj ekspertem od przetrwania. Ogarnij się.
Wkrótce masz randkę, a jesteś pokryty śluzem i szlamem. Przeżyłeś i nie straciłeś nawet jednego palca. Świat cosplayu ma własne gwiazdy. Oto Inako. Na swoim Instagramie ma 1,5 miliona followersów. I zarabia 32 dolce na godzinę. To daje 278 tysięcy rocznie. Chwila, gdzie ona poszła? Tam! Arnold, nie pozwól jej uciec! Wow! Oto Seiko Shidori, były kapitan podniebnego oddziału. Jako dziecko przyjęto go do Korpusu Niebiańskiego, gdzie bronił swojego kraju przed Shinigami, wampirami i piratami oraz Girls und Panzer. Gdy wszyscy jego sprzymierzeńcy się od niego odwrócili, został tylko on i mrok w jego sercu. Poznaj highschoolową kulturę z anime. To ważny okres w życiu każdego nastolatka w anime. A tak, zapomniałem ci powiedzieć. W anime każda dziewczyna jest idealna. Nie. Aby stworzyć anime, trzeba najpierw narysować mangę. Manga jest prawie jak komiks, tylko czyta się ją od tyłu. W Japonii do druku mangi zużywa się więcej papieru niż na papier toaletowy. Anime rozwinęło się z taniej animacji w cały dobrze prosperujący przemysł. Tak przy okazji, te dwie laski to twoje przyrodnie siostry. Wyluzuj, w gatunku ecchi to normalka. Okiełznaj moc Tytana Założyciela. Kontroluj swoje Reiatsu. Seiko Shidori jest słaby. Do jego dyspozycji pozostał tylko mrok, a ty masz światło, które ofiarowała ci przyjaźń. Pamiętaj, po co to wszystko. I nie pozwól, by ktokolwiek zmiótł cię z planszy! Podczas naszego pokazu naukowego dużo się teleportowałeś, ale zastanawiałeś się kiedyś, jak to działa? Istnieje kilka sposobów podróżowania w czasie. Zacznijmy od tunelu czasoprzestrzennego. Gdzie zawsze chciałeś pojechać? Do Australii? Spoko, wskakuj! Taki tunel prowadzi przez kontinuum czasoprzestrzenne i teoretycznie mógłby przenieść cię gdziekolwiek we wszechświecie w ciągu zaledwie kilku sekund. Ale czas jest względny, Arnie. I może zajmie ci to tylko kilka sekund, ale na Ziemi miną dziesiątki lat. Brawo, Arnie! Jesteś w Australii w roku 2050. Trochę niezręczne, co? A co gdybyś miał się poruszać w tym samym czasie? Teleportacja kwantowa może w tym pomóc. Twoje ciało składa się ze 100 miliardów komórek, a każda z nich składa się ze 100 miliardów atomów. A każdy atom zawiera maleńkie cząsteczki, kwanty, które umożliwią ci teleportację na ogromne odległości. Super byłoby znaleźć kogoś, kto pomógłby ci zbudować teleporter kwantowy. A kogo my tu mamy? Rick i Morty. Arnie, weź ich szkice. Dzięki nim stworzymy urządzenie do natychmiastowego przemieszczania się w dowolnym miejscu we wszechświecie, a nawet w alternatywnych wszechświatach. Teraz z gotowym teleportem wejdź do skrzynki i upewnij się, że nikogo w niej nie ma. Cóż, żegnaj, Arnold. W teleportacji kwantowej pierwotne ciało umiera, a w punkcie docelowym powstaje duplikat. Dla ciebie żadna strata. Wow, mówiłem, podczas teleportacji musisz być w kabinie sam. Nie dotykaj niczego w laboratorium. Coś ty zrobił. Twoje DNA skrzyżowane z DNA skorpiona zostało przesłane przez system satelitarny i zamieniło wszystkich mieszkańców tej planety w hybrydę skorpio ludzi. Zniszczyłeś wymiar C-137, Arnie Głupolu! Rick i Morty wróciliby do oryginalnej galaktyki, w której nie istnieją mutanty, lecz da się to zrobić tylko kilka razy.
Lepiej nie wiedzieć, co stanie się z Armin w tym wymiarze. Wróćmy może do Australii. Na szczęście zachowałem dane kwantowe Arnolda, dzięki czemu mogę odzyskać jego bezużyteczne ciałko. Arnie, przeczołgaj się przez ten tunel do swojego domu z 2021 i pamiętaj o swoich schematach ciała. Chyba już wiemy, jak ludzkość stworzy teleport w 2050 roku. Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Pierwszym szczęśliwym turystą, który wygra darmową wycieczkę na Księżyc, jest posiadacz biletu numer 2871. A oto szczęściarz we własnej osobie. Poznajcie Arnolda! Średnia odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384 467 km, a Księżyc co roku oddala się o 3,5 cm. W całej dotychczasowej historii ludzkości tylko 12 osób stanęło na powierzchni Księżyca. Będziesz 13. Zgadzam się, to nie jest najszczęśliwsza liczba, ale wyobraź sobie, na Księżycu nie będzie nikogo oprócz ciebie. To prawda, to nie jest Miami. Temperatura wynosi minus 173 stopnie Celsjusza. A gdziekolwiek pójdziesz, promieniowanie jest 200 razy wyższe niż na Ziemi. Więc nie możesz tego zrobić bez skafandra kosmicznego. Ale tymczasem jako turysta możesz zameldować się w hotelu. Choć jego budowy nie można spodziewać się wcześniej niż w 2025 roku. Przejdźmy na drugą stronę Księżyca. Zwłaszcza, że astronauci zostawili tam mnóstwo fajnego sprzętu. Arnold, wskakuj do łazika Lunar Rover, uruchom silnik i w drogę! Wierzcie lub nie, ale istnieje kilka mórz księżycowych. Tylko nie są wypełnione wodą, ale zastygłą lawą. Arnold, nie ten pedał! Naciśnij hamulec! O, gratulacje, Arnold. Właśnie zderzyłeś się z chińskim łazikiem księżycowym Yutu 2. I uszkodziłeś swój skafander. O nie. Houston, mamy problem. Nie martw się, Arnold. Pomoc jest w drodze. Prawda, dotarcie tutaj zajmie im 3 dni. Zagrajmy w bardzo popularną grę, którą wszyscy znają. Podłoga to lawa. Ale u nas to prawdziwa lawa. Fajnie, prawda? Oto do czego może doprowadzić zwykła gra dziecięca. Globalna katastrofa! Nie dotykaj podłogi, Arnie! Temperatura lawy może sięgnąć 1200 stopni Celsjusza! Możesz poruszać się używając dowolnych przedmiotów, które zobaczysz, ale pamiętaj! Krzesło spłonie w zaledwie 3 sekundy. Twoje łóżko zniknie po 5, a telewizor stopi się szybciej niż potrwa jedna reklama telewizyjna. Dawaj na dach! Hej, ale nie spadaj! Jeśli wpadniesz do lawy, poważne poparzenia zniszczą wszystkie twoje zakończenia nerwowe i zagotujesz tłuszcz podskórny. Ale przynajmniej nie zdążysz poczuć, jak lawa wypala cię aż do kości. Weź się w garść, kolego. O nie, ty idioto. Metalowe konstrukcje zawsze najpierw się nagrzewają, tempaku. Ale nie martw się. Nawet jeśli spadniesz, nie utoniesz. Lawa nie jest tak płynna, jak się wydaje. Pomimo pozorów, jej gęstość jest nawet większa niż gęstość betonu. Co do chodzenia po lawie, potrzebujesz specjalnych butów azbestowych, takich jak używają geolodzy. Wow, robi się gorąco! Przy tej temperaturze cała woda w oceanach zakipi i zamieni się w gigantyczny garnek z zupą rybną. Czas uratować ostatnie ryby na świecie. Ale naprawdę najgorsza nie jest gorąca lawa, ale to, co się stanie, gdy ostygnie. Gdy traci temperaturę, lawa tworzy kwasowe chmury i pary gazu. Zawierają one maleńkie cząsteczki szkła, które są niebezpieczne dla ludzi. Ale nie martw się. Wkrótce cały świat zamieni się w wyspy hawajskie, które powstały po erupcjach wulkanicznych. Arnold, patrz! To ty! Ale z przyszłości! Stój, Arnold! On nie chce twoich ubrań, tylko pomocy! Dlatego lecisz do roku 2050. Ojej, nie takiej świetlanej przyszłości się spodziewaliśmy. Rzeczywiście, do 2050 roku Ziemia ucierpi przez globalne ocieplenie. Populacja planety wzrosła do ponad 10 miliardów ludzi. To przeludnienie spowodowało brak świeżej wody. Wyobrażasz sobie? Ziemia jest niemal w ruinie, a oni walczą o Pepsi. Dobra, wracając do misji. W 2050 każdy ma cybernetyczne implanty.
A ponieważ drony wroga mogą wykrywać implanty w odległości 10 kilometrów, ty, Arnold, jesteś najbardziej niewykrywalną i niezniszczalną osobą w 2050. To ty pomożesz zmienić bieg wojny! Żołnierze, zbiórka! Arnold, wróg zauważony na północy! Ale drogę blokują działa elektromagnetyczne. Zamiast pocisków wystrzeliwują impulsy elektryczne. A prędkość impulsowa przekracza 7000 km na godzinę. Musimy znaleźć schron. Szybko, zejdź do metra. Uciekłeś przed działami, Arnold. Ale masz nowe problemy. Drony wykryte przez skanery. Nie bój się, Arnold, pamiętaj. Te drony nawet cię nie zauważą. Wystarczy przebiec obok i wyłączyć zasilanie. Brawo, Arnold! Przyszłość nie była na ciebie gotowa. Idź dalej, kolego. Już prawie. Czas wyjść na powierzchnię. Arnold, wokół jest wielu wrogów. Wejdź do egzoszkieletu. Dzięki temu możesz zostać super żołnierzem i pokonywać duże odległości nie męcząc się. A każda aktywność fizyczna jest 20 razy łatwiejsza. Nikt cię nie powstrzyma, Arnold. Teraz tylko rozgryź sterowanie. Arnold, nie! Zabiłeś siebie z przyszłości! Dobra, nie ma się co rozczulać. Wrogowie są blisko. Masz miotacz ognia. Użyj go! O tak, kto by pomyślał, że kiedyś w Hollywood stanie się to? Arnold, uwaga! Rakieta! Korzystasz z dobrodziejstw cywilizacji, prawda, Arnie? Ale pamiętaj, kolego, aby tak było, musisz zapłacić na czas rachunki za prąd. Już milion razy ostrzegałem cię, że reklama jest tworzona tylko po to, by wyssać z ciebie każdy grosz. Zatem śmiało, teraz posiedzisz w ciemności. Masz za swoje. O rany, samo patrzenie na ciebie boli. Dobra, mam pomysł. Spójrz, otaczają nas miliony bakterii, które wytwarzają bezużyteczną energię z materii organicznej, którą się żywią. Tak sobie myślę. Zbudujmy elektrownię bakteryjną, która wykorzystuje twoją kupę jako paliwo. Nie wystarczy na wszystkie twoje gadżety, prawda? Ale czego się spodziewałeś? Bakterie są naprawdę malutkie. Wiem, powiększmy je. Bakteria wielkości kota da nam 46 tysięcy razy więcej energii. I możemy uzyskać jeszcze więcej bakterii i więcej paliwa. Ameryka produkuje 128 miliardów litrów ścieków dziennie. Mogłoby to zapewnić energię elektryczną całemu miastu. Ponadto rozwiążemy problem oczyszczania wody. Ogromne halobakterie, które żywią się solą, mogą dostarczać darmową energię z oceanu i odsalać wodę dla regionów pustynnych. Każdego dnia wyrzucanych jest 3,5 miliona ton plastiku. Powiększona Ideonella sakajensis może przetworzyć ten plastik na energię. Zatem możesz otworzyć sieć ładowania pojazdów elektrycznych. W przeciwieństwie do energii paliwowej, która rocznie emituje do atmosfery 37,5 miliarda ton CO2, energia bakteryjna jest absolutnie czysta i emituje tylko tlen. Brzmi jak świetny pomysł na startup. Arnold, rozwiązałeś problemy środowiskowe ludzkości oraz zarobiłeś biliony dolarów w biznesie energetycznym. Arnold, obudź się. Co? Czyżbyś znów śnił o bakteriach wielkości kota? Powinieneś wiedzieć, że podział komórek jest możliwy tylko w organizmach mikroskopijnych. Gdy bakteria osiągnie swój maksymalny rozmiar, po prostu dzieli się na dwie części. Dzieje się to co 20 minut, czyli w ciągu zaledwie 6 godzin jedna bakteria może rozmnożyć się do 25 tysięcy. I twoje długi mnożą się w tym samym tempie. Czas na spłatę, Arnold! Szybciej, szybciej! Inaczej za 20 sekund staniesz się pokarmem dla bakterii!